Z Ewangelii według świętego Marka. Przymusili niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który wracając z pola właśnie przechodził, żeby niósł krzyż jego. Można by kontrowersyjnie zapytać, kto komu pomaga nieść krzyż. Według tekstu z Ewangelii świętego Marka to Szymon pomagał nieść krzyż Chrystusowi. I wiemy, że tak było rzeczywiście, ale nie trudno nam sobie wyobrazić, że to też pomogło Szymonowi z Cyreny, jego rodzinie. Ewangelista Marek wspomniał imiona jego synów, Rufus i Aleksander. Fakt, że znamy imiona synów Szymona z Cyreny, pokazuje nam, jak już to wspomina ksiądz Staniek w swoich kazaniach pasyjnych, mówiąc o tym fragmencie, rozważając ten moment, przypomina nam i nas uczy, że Rufus i Aleksander to były osoby znane w wspólnocie chrześcijańskiej, czyli prawdopodobnie byli chrześcijanami. A więc fakt, że Szymon z Cyreny pomógł Jezusowi nieść krzyż, ufamy i myślimy, uważamy, że to pomogło odnaleźć, uwierzyć w Chrystusa. Szymon z Cyreny i jego rodzina stali się chrześcijanami. Co nas uczy? Czego nas uczy ten moment tej stacji, gdy Szymon z Cyreny pomaga nieść Chrystusowi? Pan Jezus nas uczy, że musimy umieć przyjąć pomoc drugiego człowieka, nawet jeśli on jest do tego przymuszony. Jest taka w nas pokusa, aby powiedzieć, ja sobie zrobię sam, bez łaski, nie? Ale myślę, że nawet ta pomoc przymuszona, jak ja przyjmuję tą pomoc drugiego człowieka, może pomóc temu człowiekowi, stać się lepszym. Gdzie tutaj jest nadzieja w tym wszystkim? My musimy odnaleźć nasze powołanie. Nadzieję naszego powołania. Przychodzą mi w tym momencie słowa na myśl, słowa błogosławionego Carlo Cutis, nastolatka, który już jest ogłoszony błogosławionym. On powiedział takie zdanie, napisał, że wszyscy rodzimy się jako oryginały, ale wielu umiera jako kopie. Myślę, że to spotkanie Jezusa z Szymonem z Cyreny pokazuje nam, że każdy z nas jest ważny dla Pana Boga. Nikt nie jest kopią. Wszyscy jesteśmy oryginałami, których Pan Bóg chciał tutaj na ziemi. I każdy z nas ma coś do wypełnienia. Ważne, abyśmy z wielką nadzieją patrzyli na nasze życie i z wielką nadzieją dostrzegali sens naszego życia. To wydarzenie, to spotkanie Pana Jezusa przez Szymona z Cyreny było dla Szymona jakimś przypadkiem.
Ale to nie był przypadek. To była łaska Boża. Bóg Ojciec postawił tego człowieka w drodze, na drodze, po której szedł Jezus ze swoim krzyżem. I tak jak nas uczy historia synów Szymona z Cyreny, tak też musimy odnaleźć sens w naszym, sens naszego życia. Czasami pewnych sytuacji nie rozumiemy. Dlaczego ktoś nas do czegoś przymusił, dlaczego coś musieliśmy zrobić w tym momencie, w tym miejscu, w tej sytuacji. Ufaj Panu Bogu, że za parę lat zrozumiesz. To jest ta nasza nadzieja. Nic nie jest przypadkiem. Kto ufa Panu Bogu, kto pokłada swoją nadzieję w Bogu, wie, że każdy moment swojego życia, każda minuta, każda sytuacja zawiera w sobie plan, który Pan Bóg przygotował dla Ciebie. Bo nie jesteś kopią, jesteś oryginałem.